W tym filmie zobaczą Państwo, jak wyjątkowo szybko można przygotowywać faktury sprzedaży, korzystając z Taxo e-faktura. Po zalogowaniu do Taxo przechodzę do modułu e-faktura i od razu mam otwartą nową fakturę do wystawienia dla klienta. Obsługa faktury jest bardzo intuicyjna, wygląda ona niemalże tak jak papierowy dokument. Dodatkowo możemy ustawić własną identyfikację wizualną, wgrać logo naszej firmy, przez co faktura będzie zdecydowanie ładniejsza. Górna część to po pierwsze rodzaj dokumentu. System umożliwia nam wystawianie faktur VAT liczonych od netto, faktur liczonych od brutto, również faktur zagranicznych, unijnych oraz dokumentów pro forma i rachunków uproszczonych. Wybierzemy podstawowy typ, czyli fakturę VAT. System automatycznie nada nam kolejny numer. Numerację możemy ustawić dowolnie według naszych preferencji. Może być to numeracja roczna, miesięczna lub zupełnie inna. Przy rozpoczęciu pracy z programem określimy tylko, od którego numeru kolejna faktura ma się rozpocząć. Po wprowadzeniu dat, takich jak data wystawienia i sprzedaży oraz bardzo wygodne nadanie terminu płatności, wystarczy określić liczbę dni i system sam wprowadzi odpowiednią datę, możemy przejść do wystawiania konkretnych informacji na fakturze. Dane sprzedawcy pojawiają się automatycznie, dane nabywcy można wybrać z listy bądź wpisać pierwszych kilka liter nazwy. System przypomina ostatnio wprowadzanych kontrahentów, można ich wprowadzić od nowa, zostaną oni zapamiętani. Kolejnym krokiem jest wybranie pozycji, co ma być przedmiotem naszej faktury, ilości, wartości, wyliczenie wartości brutto. Można dodać kolejną pozycję w podobny sposób, na przykład dodatkowo stosując tutaj rabat i zatwierdzając wszystkie elementy faktury, które są już przygotowane do wydruku. Na końcu mamy podsumowanie. Jeśli jakaś część została od razu uregulowana, można to wprowadzić. Jeśli całość faktury została opłacona przez klienta, wystarczy kliknąć w ten zielony znaczek, aby całość była już rozliczona. Po zapisaniu dokumentu faktura jest gotowa do wydruku. Możemy ją podglądnąć. Możemy ją zapisać na dysku bądź wysłać mailem w oryginale, kopii. Możliwe są również duplikaty do faktur czy korekty faktur, jeśli zdarzy się potrzeba wystawienia takiej korekty. I tak wygląda w efekcie nasza faktura gotowa do wydruku bądź też wysłania bezpośrednio do klienta. Dodatkowo możemy bardzo wygodnie przejść do przeglądania listy faktur, gdzie mamy informacje o wszystkich fakturach wystawionych. Możemy je oglądać za dowolny okres, możemy je przefiltrować według typów dokumentów, a co najciekawsze, możemy sobie obejrzeć faktury, które są jeszcze nierozliczone, podsumować kwotę, jaką mamy w należnościach do odzyskania, bądź też zobaczyć jeszcze z perspektywy wszystkich nierozliczonych, ale których termin opłacenia minął. Także są to faktury, które mogą podlegać procesowi windykacji u klienta. System bardzo to wspomaga, pozwala wygenerować automatyczne wezwania do zapłaty, gdzie możemy określić własną treść takiego wezwania. Możemy wskazać, czy są to wezwania dla jednego klienta, czy też dla wszystkich klientów, bądź też dla wszystkich faktur opóźnionych powyżej konkretną liczbę dni. Załóżmy, wszystkie faktury opóźnione powyżej 5 dni będą podlegały naszemu wezwaniu. I w tym momencie mamy gotowe wezwanie do zapłaty, do wysłania do klienta, które umożliwi nam szybsze ściągnięcie naszych należności. Wszystkie dokumenty można wyeksportować do Excela lub innego formatu, co dodatkowo sprawia, że praca z programem jest bardzo wygodna.